Tu Mr. Z i dziś pogadamy o czymś innym. Ostatnio podczas gry w Warframe dopadły mnie myśli bardziej filozoficzne, ale spokojnie, nie będę gadał o moich wynurzeniach za butelki dwójniaka. Chcę pogadać o psychologii Warframe. Nie gry i nie samych Warframe'ów. By wyjaśnić, co mi chodzi, musimy zacząć od charakterystyki naszych przeciwników. Zacznijmy od ziemniaków, czyli Grimnir. Sprawa jest dość prosta, no bez przesady, ale załóżmy, że jest dość prosta, bo Grimnir są klonami klonów klonów bawiący się technologią, której do końca nie rozumieją. Zostali stworzeni jako rasa sługów lub niewolników przez Imperium Orokin i w którymś momencie rozpoczęli rebelię. Nie jest do końca jasne co i jak, ale są dwa główne efekty tej rebelii. Po pierwsze, nie są już wykorzystywani jako tania siła robocza. Są wykorzystywani jako żołnierze i tania siła robocza i są produkowani masowo wraz ze sprzętem. Ich niszczejące i rozpadające się części ciała są wzmacniane i zastępowane cybernetycznymi elementami, a ich niski intelekt połączony z wysoką agresją sprawiają, że ciężko mówić w wypadku psychologii i w tym absolutnie też nie pomaga drugi efekt rebelii. Grimnir nie wywalczyli sobie wolności. Nie w praktyce. Po prostu nie są już pod nóżkiem całej rasy Orokin, a zaledwie dwóch starych Orokinowych kobiet, a więc starszej królowej i królowej Robaka, wobec których czują respekt i wręcz potrzebę posłuszeństwa. Pomimo, że królowe są Orokinami i ich ciała zaczęły się poddawać w połowie czasu i rozpaść tak samo jak ciała Grimnir, więc są stopniowo zastępowane mechanizmami. Tak samo jak ciała Grimnir. Aczkolwiek podejrzewam, że królewskie wszczepy nie są zrobione z przerobionych wózków z hot dogami wyciągniętych z błocka ziemi, jak w wypadku zwykłych żołnierzy. Tak czy inaczej, królowe Grimnir to jedyne istoty, w których wypadku da radę mówić o psychologii, z uwagi na to, że nawet dowódcy tacy jak Tyl Rigor czy Vayhek dalej muszą walczyć z Tenno, gdyż tego chcą królowe i nie mogą poddać się tchórzostwu. Widać, królowe mają monopol na snucie intryk, ale o tym innym razem. Drugim z naszych wrogów jest Korpus. Tutaj już nie ma żadnego genetycznego programowania, aczkolwiek Korpus posiada o wiele bardziej zaawansowaną technologię, bazującą na wynalazkach Orokin. Tak i na przykład jak Warframe. Korzystają z niej głównie jednostki Zenuka, ale widać pewne bardzo subtelne podobieństwo między niektórymi Warframe a elementami Moa lub Ospreyów, co sugeruje, że maszyny te też mają w sobie jakąś drobną cząstkę technologii używanej w produkcji Warframe. Korpusowcy są uosobieniem wszystkiego, co jest nie tak z kapitalizmem, zachowując bardzo niewiele pozytywnych jego cech. W momencie narodzin zostajesz obciążony długiem i celem twojego życia będzie go spłacić, by uniknąć ciągłego zbierania odsetek przez osobę, której wisisz hajs. Imperium Korpus to lśniące wieże wyrastające ze zgniłych zwłok miliardów ludzi, którzy zdechli z głodu i przepracowania, lub zostali dosłownie rozebrani na części przez osoby zbierające odsetki. Dług oczywiście nie znika w momencie śmierci. Przechodzi na rodzinę, ale niektórzy korpusowcy potrafią tak się ustawić, by ich śmierć też była coś warta. Czy to przez sprzedanie ich czy dalej działających szczepów czy organów, postmortem, czy poprzez coś w rodzaju ubezpieczenia na życie. Więc to, co może pchać ich naprzód nawet w paszczę śmierci, to chęć zredukowania długu, który po nich zostanie w rodzinie. Albo może liczą, że będą jednymi z nielicznych, którzy dali radę zrobić coś istotnego i dzięki temu zyskają na wartości. O infestach nie będę mówił. To zaraza, a wszystkie istoty, które nas atakują, to jest system obronny. Podobnie Neurostraż w statkach Orokin w pustce i nawet nie wydajcie mnie o sentientów, z nimi to w ogóle jest inna sprawa. Przejdźmy wreszcie do esencji tego, o czym chciałem gadać. Dobra robota, Zed, minęły 3 minuty, a ty jeszcze nie zacząłeś gadać o tym, co chciałeś powiedzieć. Lubisz słuchać swojego głosu, prawda? Tak. Masz jeszcze jakieś pytanie, nim zaaplikujecie tę piłę spalinową do czołową? Więc przejdźmy do rzeczy. Przyjrzyjmy się Warframe. Jest to de facto metalowa kukła przypominająca człowieka, ale większa niż standardowi przedstawiciele rasy ludzkiej. Ma twarz, ale nie ma oczu, nie ma ust. Znam ludzi, którzy odpuścili sobie Warframe lub podchodzili do gry z niechęcią właśnie przez design postaci. I od tego zaczniemy. Normalnie kontrolujemy te postaci w grze, by robić to z wokół lub inne fajne rzeczy i nie zastanawiamy się nad ich miejscem w świecie, jak bardzo kurewsko przerażającą są bronią. Zważmy na to, że wszelkie żywe istoty reagują na nas z opóźnieniem. Sporym. Osobiście mam teorię, że to przez to, że Warframe porusza się znacznie szybciej niż jest nam pokazane. Coś jakby permanentny bullet time i to też ma spore znaczenie. Nie myślicie o tym, gdy macie do zabicia 150 gości w misji eksterminacji albo gdy szukacie kolejnych gości do zatłuczenia, by podtrzymać licznik combo, żeby otworzyć Riven? No, a czego macie mnie? Opiszę wam akcję, która zainspirowała mnie do tych przemyśleń, ale zrobię to z perspektywy załoganta korpusu. Więc zamknijcie oczy, uruchomcie wyobraźnię i słuchajcie. Idziesz sobie na patrol przez statek. Idziesz z dwoma kolesiami, których mniej więcej znasz. Jednego przydzielili do statku jakieś 15 cykli temu i ciągle się telepie, jak ktoś wspomniał o infestach. Jego statek transportowy przewoził okazy do badań i ktoś nie zachował środków bezpieczeństwa. Uratował się jako jeden z 18 szczęśliwców z parotysięcznej załogi, więc w sumie to mu się nie dziwisz, ale wnerwia cię dzwonienie zębów, spryczy nad tobą każdej jednej nocy, które sprawia, że mówi się na gościa kołatka. Drugi jest tu od początku rejsu, czym się zasłużył, bo nosi Supra zamiast Dery, więc zwiecie go po prostu kapitanem. Z tego co widziałeś to mruk, nie lubi gadać o przeszłości. Wkrótce spłaci dług i tyle go interesuje. Idziecie korytarzami z trzema jednostkami Moa, a nad wami leci Osprey wzmacniający tarczę. Kapitan z Suprą idzie przodem i milczy jak zwykle.
Widzisz drzenie hełmu kołatki raz na jakiś czas. Rozgląda się paranoidalnie po ścianach tak gwałtownie, że obija czołem o wnętrze hełmu. Widziałeś jego sińce, dopełniające obrazu nędzy i rozpaczy, jakim jest jego oblicze. Statek leci od 15 cykli bez problemu i zatrzymujesz się, by wyjrzeć przez okno. Dodali się do oddziału z mrukiem i gościem mniej stabilnym niż Unia Zawodowa w Imperium Grenier. Kosmos na zewnątrz jest równie monotonny co podróż, ale wiesz, że będąc tu powolutku spłacasz dług, który został tobie, dwójce twojego rodzeństwa po waszej matce. I to napełnia cię otuchą. Kapitan ogląda się na ciebie i otrząkuje. Dołączasz do patrolu i idziecie korytarzem w stronę sektora 43C, jak co cykl. Nagle słyszysz sygnał alarmowy. Nic nowego. Raz na jakiś czas na statek próbuje napaść jakaś grupa Grenier liczących na nie wiadomo co, czy następuje zderzenie z opuszczonym statkiem, czy meteorytem, albo znowu testują sygnały. Pewnie zaraz wygaśnie, ale alarm nie gaśnie. Po 5, a i nawet po 10 sekundach. Wszyscy stoją w gotowości i ruszają dalej, szybciej, zwartym szykiem. Moa idą naprzód. Możliwe, że na statek dostali się infeści, a to nigdy nie jest nic dobrego. Słyszysz szeptane przekleństwo ze strony kołatki, przeplatane z hasłem w stylu znowu to samo i pieprzone pasożyty mnie nie dorwą. Nagle alarm wyłącza się. Wszyscy zatrzymujecie się nieco skołowani. Kapitan wzrusza ramionami i idziecie dalej ścieżką. Nie mija minuta i nagle zauważa, że twój licznik tarcz pokazuje normalną liczbę zamiast podwójnej. Zatrzymujesz się koło kolumny i uderzasz go dłonią parę razy, myśląc, że bydle znowu się zacięło. Ale na twoje ramię skapuje kropla oleju mineralnego. Patrzysz w górę, by stwierdzić, że osprey jest przebite do kolumny przez wystającą z niego metalową strzałę, dłuższą niż twoje ramię. Spod wygiętego pancerza wystrzeliwuje parę iskier, a jego silniki gasną z cichym sykiem. Nim zdążysz zrobić wdech, by krzyknąć wróg na statku, słyszysz zgrzyt przebitego pancerza i chrupnięcie kości, a potem dźwięk metalu trącego o metal, gdy porzucona supra, pchnięta impetem, sunie po posadce i odbija się od ściany. Oglądasz się wstecz i widzisz kolejną strzałę przybijającą kapitana do ściany wraz z Moa na kształt groteskowego szaszłyka. Mechaniczne ciało wierzga jeszcze nogami, wypluwając z trzewi iskry i trzęsąc harczącym wagoni kapitanem zakleszczonym między uszkodzonym Moa a ścianą statku. Głos więźnie ci w gardle i nie oglądając się wskakujesz za kontener stojący w korytarzu, szarpiąc za sobą otępiałego kołatkę. Wciskasz się plecami w osłonę tak mocno, że pomimo grubego kombinezonu jesteś w stanie poczuć na łopatkach litery identyfikujące ładunek w kontenerze. Słyszysz metaliczne dźwięki, dwa kunna i nokautują pozostałe Moa, a potem szum jakby przylatującego pocisku. Twoje tarcze drżą od powiewu wiatru, gdy zauważasz szarą smugę przylatującą nad osłoną, tobą i próbującym się opanować kołatką. Smuga zwalnia w kontakcie z podłożem i dostrzegasz w przybliżeniu ludzki kształt, lądujący zaledwie 7 czy 8 metrów dalej. Nie zatrzymuje się sunąć ślizgiem po posadce i ledwo zauważasz, jak obraca się przez ramię na ułamek sekundy. Przez tę krótką chwilę widzisz pozbawione miki emocji puste oblicze, które niemal natychmiast znika, gdy za Warframe zamykają się drzwi na końcu korytarza 20 metrów dalej. Próbujesz się ruszyć, by odpalić alarm, ale ciało odmawia ci posłuszeństwa. Nawet nie wiesz, kiedy kunai sięgnął twojego brzucha, wbijając się tak głęboko, że przeszedł na wylot, rozcinając twój kręgosłup, przywierzając cię do osłony, za którą chwilę temu się skryłeś. Zapewne gdybyś nie stał za osłoną, to po prostu rozciąłby cię na dwoje. Nie czujesz nóg i wszystkie kolory dość szybko zaczynają blednąć, podczas gdy cybre wszczepy szaleją, próbując utrzymać cię przy życiu. Ale widzisz na panelu rękawicy, jak wyłączają się jeden po drugim. Oglądasz się na boki, widzisz strzaskany hełm, z którego wylewają się resztki mózgu kołatki. Kunai rozłupał plastalowy hełm jak orzecha i przeszedł przez kość jak przez masło. Zwłoki kołatki osunęły się po kontenerze i padły na bok, oblewając okolice czerwienią. Nie zdołaliście nawet wystrzelić. Może najwyżej któreś Moa trafiło raz czy dwa. Zapewne nie były nawet blisko przejścia przez tarczę. Okolica blednie, a wszystkie krawędzie wydają się coraz ostrzejsze. I podczas gdy zmysły przechodzą z otępienia spowodowanego przez szok w totalny zanik wraz z twoim powoli słabnącym tętnem, próbujesz w ostatniej chwili wrócić wspomnieniami do weselszego czasu. Ale jedyne, o czym potrafisz myśleć, to pozbawiona oblicza twarz, znikająca za drzwiami na końcu korytarza. Następnym razem, gdy będziesz szedł korytarzem niewidzialną Iwarą, eliminując wszystkich po cichu, lub rozpędzonym Rhino, taranując wszystkich na tyle głupich, by stanąć się na drodze, albo gdy oczyścisz salę z przeciwników miazmą Saryn, zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, jak potężną postacią tak naprawdę grasz. Nie zapominaj o tym i pomyśl, chłopów ten o.